Ponad 600 osób odwiedziło przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Suwałkach. Załoga PEC-u zorganizowała bowiem dni otwarte. Z zaproszenia skorzystali uczniowie miejscowych szkół i dorośli zainteresowani funkcjonowaniem ciepłowni. Mogli zwiedzić obiekty PEC-u, poznać zasady działania ciepłowni i porozmawiać z załogą. Wczoraj pracownicy oprowadzali młodzież, dziś przyszedł czas na dorosłych, opowiada Teresa Kamińska, dyrektor do spraw ekonomicznych i sprzedaży. Wczoraj przewinęło się nam dużo bardzo osób. To były dzieci i młodzież ze szkół naszych, suwalskich szkół, i to było pewnie około 500 osób w sumie razem. Troszkę było więcej niż planowaliśmy, bo niektóre szkoły wydelegowały po dwie klasy, a nie jedne, ale udało się wszystkim pokazać nasze miejsce pracy i naszą ciepłownię, która zaopatruje, tak jak Państwo wiecie, miasto w ciepło. A dzisiaj myślę, że około 100-120. Myślę, że wiele osób rzeczywiście i ciepłowni nie widziało i nie wie, jak wygląda zakład, który zaopatruje, który ogrzewa 70% mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to też jest ciekawe zobaczyć ten zakład, jak funkcjonuje. Ale część osób była po to, żeby zobaczyć, co się zmieniło, ponieważ miała z naszą firmą kontakt, ale wiele lat temu, i chciała zobaczyć, jak wyglądamy dzisiaj. A niektóre jeszcze osoby, tak jak rozmawiałam, są zainteresowane, by zobaczyć ciepłownię, gdyż mają zamiar, chciałyby, żeby być podłączonymi do sieci cieplnej, żeby ich budynki były również ogrzewane ciepłem z miasta, z naszej ciepłowni.